panowie patroszą na trawie, tu gdzie będzie ten ASF się roznosił. Nie sprawdzili, nie ma weterynarza, który by sprawdzał, czy zwierzę jest zdrowe, czy nie. Tak wygląda polowanie z zabezpieczeniem przeciwko ASF. Więc jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się ASF, to Klub Łowiecki nie zadbał o to, żeby tutaj jakkolwiek zabezpieczyć. Krew jest. Proszę bardzo, o, tak to wygląda. Części zwierząt. To nie są części. No to nie jest część? Nie, dopiero jak ja pokazuję, to pan to sprząta, tak? Ale krew zostaje. ASF jest w krwi. No właśnie. Teraz to będzie roznoszone. Cała ścieżka jest w krwi. To co, ściółkę mamy grabić? Macie zabezpieczać. Pani weźmie i zabezpieczy, to jest przodnie, jak się pani ma. No ja nie jestem łowczym, nie jestem myśliwym. Cały las farbował. No i tak się ma pani właśnie... jakieś pojęcie w ogóle o łowieckie? Ma pani? O ASF mam pojęcie. O ASF? Miałem chyba większe pojęcie. No bardzo możliwe. Panowie potem będą te buty jakoś czyścili gdzieś? W ziemi wyrzucamy takie buty po każdym polowaniu. Zakładamy no inne. To jest zabezpieczenie przed ASF. Ta krew wszędzie tutaj jest rozciągana. Nie ma żadnej maty. Zaraz przyjedziemy, jest specjalny środek, się psiuka. Co zdaje sprawę, że ta farba tu jest rozlana, ale to dzik szalony farbuje. No, no ale to wy musicie zabezpieczyć, żeby to nie było rozwłóczone. Teraz na oponach będziecie to rozciągać. To będziecie jechać po tej chwili. Proszę panie, to mnie pani wrzuci do dezynfekcji, bo pani zobaczy jak. No powinien ktoś by ci od razu dezynfekować to.